Hejo, hej dziewczyny, witam Was serdecznie w nowym odcinku z Zehajmu. I dzisiaj, nie wiem czy to będzie zaskoczenie czy nie, ale mamy total black haul i mamy tutaj głównie bluzki z myślą o pracy zamówione. Mamy dosłownie jedną rzecz kolorową i jedną taką półczarną, półbiałą. Także przejdziemy pierwsze przez te dwa kolorki, a potem przechodzimy całkowicie do czarnych rzeczy. Także jeśli nie lubicie czarnych, to przepraszam, ale taki miałam humor widocznie, że rzeczywiście te czarne rzeczy pozamawiałam. Dobrze, więc zaczniemy pierwsze. Więc zaczniemy pierwsze od tej kolorowej rzeczy, dziewczyny. I to jest taka bluzka, t-shirtik w paski. On jest z takiej grubszej bawełny, 2XL. Spodobał mi się strasznie ten kolor na modelce. Także taki mocny już wakacyjny. Ładny, podoba mi się, ale muszę siebie w nim zobaczyć i zadecydować, czy jest wart swojej ceny. On kosztował 60 zł. Dobra dziewczyny, mamy jedyną kolorową rzecz z tego filmiku i stwierdzam, że pasiaki nie są dla mnie. Zostawiam ten temat już w spokoju. Nie czuję się w pasiaku. Źle się czuję. Kolor ten niebieski mi się podoba. Natomiast sama koszulka niekoniecznie. Jest za duża. Taka jest krojem męskiej koszulki. I po prostu no, nie robi dobrze kobiecej sylwetce. Taka jest po prostu zwykła. Źle wygląda. Mi się nie podoba osobiście takie coś. Kolejną rzeczą dziewczyny jest bardzo ciekawa rzecz. Ja ją wzięłam w rozmiarze 3XL, bo wydawało mi się, że będzie strasznie krótka i rzeczywiście może tak być, bo ten 3XL nie wygląda na taki duży. I ona bardzo fajnie cenowo wychodziła, bo kosztowała 50 zł. I to jest taka bluzka w takie ciapy. I powiem Wam szczerze, ona jest z takimi rękawkami bardzo bufiastymi. Ona występuje w przeróżnych kolorach. Są naprawdę przeróżne kolory, ale ta do mnie przemówiła, bo jest taka zupełnie inna. Chociaż wydawało mi się na stronie, że tego czarnego jest więcej. A te białe plamki, białe kremowe są mniejsze, a tu rzeczywiście bardziej przebija ten krem. Także jeszcze raz sobie zerknę na stronę i zobaczymy, ale wydaje mi się, że nie przesadziłam z rozmiarem i ta 3XL powinna być ok. Dobra dziewczyny, ubrałam tą bluzkę. Rozmiar 3XL wydaje mi się, że jest naprawdę ok, bo ona wtedy jest dłuższa, nie opina mnie po prostu, więc długość jest ok. Te rękawki też są fajne, bo są takie duże. Można sobie je jakoś ładniej ułożyć, ale nie do końca wiem. Nie wiem, czy mi się podoba ten wzór. Pewnie jak będę montować filmik i się zobaczę, to wyrobię sobie opinię. Natomiast teraz jestem zaskoczona, że to tak wygląda. Dajcie znać dziewczyny, czy ten kolor jest ładny, czy może sobie zamówić jakąś inną. No i teraz już przechodzimy do czerni dziewczyny, wyjątkowo, znaczy no, ostatnio było dużo kolorów, więc taki czerniowy haul się nam przyda. I zaczynam dziewczyny od takiej kreszowanej koszuli, bardzo luźnej, ja ją mam w rozmiarze 2XL. Podoba mi się, powiem Wam szczerze, że podoba mi się, tylko sama nie wiem, czy ona by była bardziej do noszenia sama, czy właśnie top i rozpięta, także zaraz się przekonamy, zobaczymy. Ona jest taka mocno prześwitująca, ciekawa, nie wiem, czy nie przesadziłam z rozmiarem, ale przechodzimy do mierzenia. Dobra, i dziewczyny, tutaj powiem Wam szczerze, to jest ta bluzka z kreszowanego materiału. I ta bluzka mi się podoba. Ta już jest taka kształtem ok. Ma tutaj rozcięcia po bokach. Fajnie wygląda tył, bo nic nie opina. Jest przyjemna. Jedyny minus, że ona prześwituje, więc trzeba sobie po prostu ubrać pod nią czarną podkoszulkę.
ale wydaje mi się, że do pracy naprawdę mogłaby być jako taka luźniejsza koszula. Nawet właśnie do jakichś takich bardziej eleganckich leginsów, to spokojnie, znaczy no leginsy do pracy to tak średnio, ale wydaje mi się, że naprawdę fajnie leży. To jest XL-ka. Zastanawiam się, jakby leżała L-ka, ale nie wiem, czy już w rękawach nie byłaby za ciasna. Dajcie znać, co myślicie o tej koszuli. Pasuje mi taka właśnie luźniutka, czy nie do końca pasuje mojej sylwetce. Bardzo przemiły materiał, fajny na takie cieplejsze już dni wiosenne. Wygodna, więc w pracy myślę, że fajnie by się sprawdziła. Można ją zapiąć, można ją rozpuścić i wydaje mi się, że też fajnie by leżała do takich topików, po prostu, żeby ją sobie na wakacje narzucić i nosić taką luźną koszulę. Liczę na Wasze opinie, ale ja akurat w tym momencie, jeśli chodzi o tą koszulę, no to jestem na tak. Wydaje mi się, że mi pasuje, ale dajcie znać. Kolejna rzecz, dziewczyny. To jest bluzka, która bardzo mi się podoba. Jest bardzo w moim stylu. Ja ją wzięłam w rozmiarze 2XL. I to jest znowu taka bluzka, którą ja mam już bardzo podobną. Z takimi rękawkami. I powiem Wam, że długo na stronie widziałam białą. Potem pojawiła się żółta i cały czas czekałam, aż pojawi się czarna, żebym miała taki basic do pracy. I się pojawiła. I jak się pojawiła, to powstało to zamówienie. Bardzo basicowa, bardzo ładna. Tutaj mamy bawełnę, tutaj mamy taki ażurek. Ja bardzo. Ja lubię takie bluzki, mam już takie dwie, ale powiem Wam, że ja na lato naprawdę po prostu cały czas chodzę w takich bluzkach. To chyba nie jest dobry dzień na decyzję, bo tak mierzę i w ogóle się nie czuję. To jest najzwyklejsza bluzka, jaka może być. Po prostu jej urozmaiceniem są te rękawki. I bardzo mi się podoba, ale zwracam uwagę na to, te poprzednie, które mam, one są luźno puszczone na końcach. A ten ma gumkę i tak nie do końca wydaje mi się, że dobrze to robi na moje ręce. I tak zwraca uwagę, gdzie ja tutaj jeszcze mam takie większe miejsca po prostu. I nie wiem, czy... Właśnie nie wiem, czy mi się to do końca podoba, że te ręce są tak podkreślone przez te rękawki. Dajcie znać, co myślicie. Uważacie, że to taki basic, który w sumie dobrze wygląda, czy jednak na te ręce za bardzo zwraca uwagę i nie do końca mi to pasuje. Naprawdę liczę na Waszą opinię, bo mi ciężko wyrobić sobie zdanie. Kolejną rzeczą, i tu się mocno zawiodłam, ponieważ pokazywałam Wam w podsumowaniu lutego sukienkę, jaką sobie kupiłam na Vinted. I jak zobaczyłam tą na H&M-ie, to się ucieszyłam, że będziecie miały zamiennik, który możecie kupić. Ale dziewczyny, oprócz tego, że ona składa się z falbanek, no to z tą sukienką nie ma nic wspólnego. Chodzi mi przede wszystkim o materiał. On jest tak sztuczny, a przynajmniej aż sprawdzę, ale jak to jest bawełna, to jest jakaś, nie, 100% poliester. I nie patrzyłam na to na stronie, powiem Wam szczerze. Jak zobaczyłam falbanki, mówię super, będziecie miały zamiennik. Ale nie, 100% poliester, gdzie sukienka jest typowo letnia. No jest mi przykro, ale to się w ogóle nie kwalifikuje, żeby to polecać ze względu na materiał. Ja ją mam w rozmiarze 2XL, oczywiście ją przymierzę, ale no nie, jest mi przykro, bo nie sprawdziłam, że to jest poliester. Jedna rzecz to bluzka, która też cały czas była dostępna w kolorze kremowym, aż w końcu pojawiła się w kolorze czarnym. To jest taka bluzeczka mocno lejąca się z dużymi, bardzo dużymi, szerokimi rękawkami. Ja ją mam w rozmiarze XL. I jeśli chodzi o materiał, to jest 85 wiskoza i 15 polamid. Też taka ciekawa. Zastanawiam się tylko, czy ten dekolt będzie odpowiedni dla mnie, ale zaraz mierzymy, także
Zobaczymy. Ja nie wiem, o co chodzi, ale mi się strasznie te rzeczy podobają, ale już nie na mnie. Mega przyjemny materiał, taka wiskoza, 85%. Bardzo ładne rękawy, ale tutaj w miejscu biustu, no nie wygląda to dobrze. Jest za szeroko, jest tak nijak po prostu i nie podoba mi się ten dekolt do mojej sylwetki. No wygląda w tym tak bezkształtnie po prostu. No i chyba muszę zrezygnować z takich bluzek, a szkoda, bo mi się naprawdę podobają, ale nie są na moją figurę, po prostu. I ostatnią rzeczą, dziewczyny, to jest bluzka, którą ja już mierzyłam w kolorze niebieskim i jak zobaczyłam, że jest w kolorze czarnym, to stwierdziłam, że może być fajna do pracy. A że dzisiaj mam spięte włosy, to zobaczymy, czy to będzie ok leżeć. Ona jest bardzo ciekawa, też ma dość spore rękawki i ona jest bawełniana, tylko to jest taka grubsza bawełna. Ona się na stronie nazywa w ogóle dwuwarstwowa, coś takiego. Więc ciekawa bluzka, ale taka pieluchowa. Niebieska mi się podobała, ale w końcu się na nią nie zdecydowałam. Ale czarną wychodziłabym do pracy. Także zobaczymy. Powiem Wam, że ta niebieska leżała zdecydowanie lepiej. Ta jest taka... No nie. Jakoś nie w moim stylu. Chociaż jest taka comfy. Bardzo wygodna, bo jest taka duża, ogromna. Nie czuć jej na skórze. Ale w ogóle mi się nie podoba ten dekolt. Wydaje mi się, że nie pasuje. Szczególnie te takie wycięcia dziwne. No nie. A szkoda, znaczy przekonuję się po prostu, że to nie jest dla mnie. Dziewczyny, i ta sukienka to jest totalny fail. Już po pierwsze, poliester. Okej, ale ta długość tej sukienki, no wyglądam jak za małej sukience, po prostu. A to jest 2XL. I ona na szerokość oczywiście jest ogromna, a na długość znowu wraca stary H&M. Coś nie pykło. Totalnie nie. Totalnie nie. Dziewczyny, nie polecam. No, ona jest taka, wiecie, w stylu baby doll, ale no na osobę plus size powinna być ciutkę dłuższa. Naprawdę ciutkę dłuższa i zrobiłoby to robotę. I naprawdę zrobiłoby to robotę. Teraz wyglądam jak takie. Teraz wyglądam w niej jak taka. Ciężko mi to w ogóle opisać. Nie gra w tej sukience. Ani materiał, ani krój, ani długość. Także nieudany haul. Powiem Wam szczerze, że ja jestem niezadowolona. Podoba mi się tylko ta koszula jedna, o której chciałabym, żebyście mi dały znać, czy myślicie, że to jest dobry pomysł do pracy. I ta bluzka w te ciapy, tylko dajcie mi znać, czy krój jest fajny i zamówić w innym kolorze, czy jest ciekawa ta bluzka, bo ciężko mi powiedzieć, ja mam takie love-hate i nie do końca wiem, czy ona mi się podoba, czy w ogóle to jest takie, co oni wymyślili. I jestem ciekawa właśnie, jaką Wy macie opinię na temat tej bluzki. Reszta, no taka bez szału. Bez szału, nie zostawiłabym tego w szafie, nie potrzebuję takich rzeczy. Wiem, że po prostu bym ich nie nosiła. Dobra, także dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Szkoda, że tu nie było takich smaczków ciekawych, a czasem się rzeczywiście trafiają. Ale no i zdarzają się i takie filmiki, także miejmy nadzieję, że kolejne po prostu ubrania będą lepsze. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Także hejo, hej!